na kanale. Dzisiaj film z moją siostrą Karoliną i będziemy testować wałki. Są to wałki z... Legalne wałki. I które są ostatnio dosyć popularne. Karolina robiła research. Już w zeszłym roku reklamy wyskakiwały, ale się nie skusiłam. Ale już w tym dałam się. Dlatego dzisiaj testujemy i zobaczycie, czy efekt jest taki, jak mówią, że odcisk jest dobry i rzeczywiście widać ten wzór. Z takimi ciastkami jest problem, że często ładnie wychodzą po rozwałkowaniu, a po upieczeniu wzór zanika. Ale razem z wałkami dani etykietę. W środku są przepisy na pierniczki maślane i z masłem orzechowym. I że niby one na tej wałkach mają wyjść. Zobaczymy, przetestujemy jakiś przepis i pokażemy Wam rezultaty. Ciasto mamy w lodówce, to teraz może coś o tych wałkach. Co Wam mogę powiedzieć na pierwszy rzut oka? Ciężkie, chyba porządne drewno, przynajmniej takie jest wrażenie. Pokaż. Rzeczywiście, trochę waży. No. I są dwa rozmiary wałków, to są duże wałki, a są też małe, które są tak o, na połowę mniej więcej. No i ten mniejszy kosztuje chyba 70 parę złotych, a ten duży 120 tam ileś, dokładnie nie pamiętam. Co jeszcze mogę zauważyć? Głębokość tych żłobień. Są dość głębokie. Wczoraj byłyśmy... Paweł, pokaż się śmiało. Pokaż się do kamery. Tak. Wczoraj byłyśmy z Pauliną w galerii i chodziłyśmy po sklepach i byłyśmy chyba w Homely to było. Homely albo Home and You. Tak. I były wałki tego typu, ale one miały te żłobienia dużo płytsze. Minimum o połowę według mnie, więc może coś być tym, że te wałki jednak robią robotę. No nawet na stronie się niby reklamują, że mają głębokie te żłobienia w porównaniu na przykład jakbyś wzięła z, nie wiem, zagranicznych tam chińskich jakichś. To dla porównania jest wałek Skid. Widzicie, te żłobienia nie są już takie głębokie. Więc wątpię, że takie ciastko wyjdzie. Jednak legalne wałki. Legalne wałki. Na stronie oprócz wałków można było również kupić foremki do wykrajania. O, proszę bardzo, różne rozmiary. Z jednej strony takie karbowane, a rzeczywiście, a z drugiej gładkie. I tutaj nawet jak się przyjrzycie do tej broszurki, to proszę bardzo, tu mamy okrągłe ciastko, takie falowane brzegi, tu są gładkie, tu kwadraciki, to nawet jest mój wałek. Też są proste. Tak. A tu przykładowo takie też... W sumie fajnie to wygląda, tak. No. No. I to był taki zestaw, i to był zestaw, tak, czy to są? Tak, nie. To jest cały taki zbiór rozmiarów. Albo w kwadracie, albo... To. Więc spoko, jak kupujecie wałek od razu do wykrajania, tak można foremki. Nie wiem, ten za duży. Zielony. Pewnie tak. To były jeszcze większe wałki, czy po prostu ktoś może mieć więcej tej przestrzeni? Nie, bo są wałki, które nie mają konkretnych kształtów, tylko tak jak tu. Mają po prostu wzór, który leci na całym cieście i wtedy sobie możesz dowolne wykrajać rozmiary. O, tak jak tutaj. A który Ci najbardziej wzór podoba, Dominik? I bur. Się mi podoba. Skarpeta taka Mikołaja? I skarpeta Mikołaja mi się podoba. I prezencik. I lodzik. To jest ciasteczko. Ciasteczko? No zobacz. Nie, ludzik. Ludzik, aha. Najpierw zwykłym wałkiem musimy rozwałkować ciasto na grubość około 5 mm, 4-5, żeby potem dopiero robić wzór. Tak jest. O nie! Do końca i z powrotem i tu
I tu. Tak, czaros smarowy. Ja się łapki wyszepuję z mąki. Który najpierw, Dominik, zrobimy? Ten? Próbuj. Właśnie zrobiłyśmy pierwszą próbę. I tu, gdzie mocniej się dociska, to rzeczywiście widać, że ten wzór jest wyraźny. Teraz uwaga, tu i mocno. I puść. I coś takiego będziemy robić. Albo większą jeszcze. I dociskamy. I wyciągamy. Mamy pierwsze ciasteczko. Tak? Nie jest perfekcyjne, ale pierwsze koty za płoty. Dokładnie. Zgodnie z podpowiedzią tutaj z broszurki. Kładziemy na jakąś blachę. No, no i. I wtedy do lodówki. Na pół godziny. Tak. I dopiero wtedy do pieczenia. Pamiętajcie, przed wyrabianiem tym bałkiem trzeba dać sporą ilość mąki. Żeby się nie przyklejało w jakieś dziwne, wąskie, małe rowki. Próba numer 2. Tak. Dużo siły trzeba użyć? Aż tak dużo nie, ale po prostu pierwszy raz i nie chcę za mało. O, każdy wyszedł dokładniej, wyraźnie. Dobra, próbujemy bałwana. A tu może... Większą troszeczkę, tą falowaną mi się bardziej podoba. O. Mówisz i masz. O! To może dla każdego coś miłego. Jeden tak, jeden taki. Teraz zróbmy śnieżynkę gładką. Fajnie to wygląda, rzeczywiście tak głęboko są te wzory. No, jeżeli po wypieku będzie taki fajny efekt, to nic, tylko kupować. Chyba wezmę od ciebie ten wzorek. Krok numer 2 po wyciskaniu. Blaszka, którą wstawimy na pół godziny. No, muszą być takie dość grube, żeby ten wyciśnięty wzór nie przeszedł na wylot. Przesadziliśmy trochę. No, no, na pewno coś jest więcej niż 5 cm. Lepiej za dużo niż za mało. Otóż to. Na spędzanie wolnego czasu, czy żeby w taki nastrój świąteczny się wprawić? Idealnie. Odruchowo chcę jak najmocniej to przycisnąć. Chyba za mocno. Czekaj, nie, dobrze, bo już to wyrośnie. O. Zobaczcie, czy się w ogóle osiada dużo ciasta. Praktycznie wcale. Może tam, gdzie mniej trochę mąki podsypało, ale nie będziecie musieli szorować tego wałka na pewno z tych żłobień, więc spoko. Wycinamy. Którą? Wycinamy. Końcówkę. Różowe. I raz takie, raz takie. Ja, no, mi się bardziej podobają te falowane. Falowane, no. Fajnie to wygląda. Spróbujemy drugi wałek z bardziej wymagającymi wzorami. O, i co, odcisnęło się, Dominik? Odcisnęło się. To czekaj, to teraz musimy wyciąć foremkami. Ale ładnie. Zobacz, jak wyszło. Jakie piękne. Następne. Taki ładny reniferek. Więc widzicie, dziecinnie proste. Jaki super sposób na spędzanie razem czasu. Dominik, podoba ci się takie wycinanie ciasteczek? Mhm. Wolisz wycinać, czy robić wzorek? Wycinać. Aha. I robić wzorek. Dyplomat. Wszystko umiem. Wszystko chcę robić. Tak? To super. Właśnie minęło 45 minut do godziny, bo nasze ciasteczka były w lodówce, aby trochę się utwardziły. Robimy według instrukcji, jest tu napisane w broszurze, że właśnie do godziny powinny pierniczki przed włożeniem do piekarnika być w lodówce. Teraz są fajnie takie twarde, łatwo je przekładać, więc skoro o tym wspomnieli, na pewno coś musi w tym być. Zaraz wkładamy pierwszą partię i zobaczymy.
Będziemy właśnie testować wałek numer 2. Tym razem kształty takie w kwadracikach, więcej napisów niż takie typowe obrazki jak wcześniej, bombka, choinka i tak dalej. I co? Próbujemy. Działamy. Oho, coś tutaj już. Tu trzeba dobrze dociskać, bo są drobne napisy. O. Patrzcie, niestety jakiś tutaj za mało podsypane. Bo tu już było cienkie i za mało było podsypane. No dobra. Ale ogólnie próbujemy. Zobaczcie, tutaj gdzie było ok, wałek jest czysty, nic ciasto nie zostało. Jedynie właśnie tu trochę. Ale to nasz błąd. Pierwszy raz robimy, trzeba wyczuć sprzęt. Ale jak tak się patrzy, no to rzeczywiście te gwiazdki w cienkich miejscach mają tutaj ładne żłobienia. Tak, bo właśnie są napis bardzo takie drobne elementy, ale są ładnie wycięte. O tu zobacz, w ogóle jakiś no, między tymi właśnie gwiazdkami. No, wygląda obiecująco. Wycinamy kształty. O, prawie jak znaczek pocztowy. Całą framkę wzięłaś chyba troszkę, Karolina. Tak! Nie. No jak wiesz, to powinny cię. Dobra, spróbuję tu, moment. Że tu nie trafiłam. No, że wjechałaś, nie wie, czy to jest poza tym. Oj, zje się wszystkie. Zrobione, więc zobaczymy. Co myślisz? Nie żałuję zakupu. Żałuję. Fajna zabawa. Wyglądają fajnie. Smakują bardzo dobrze. Wywołują uśmiech, a chyba oto święto wody. Myślę, że każdy, kto zobaczy, to się nimi zainteresuje i będzie zaciekawiony i z chęcią skupię. Cór, odbył się bardzo ładnie. Szkoda, że się spaliły. Szkoda, że się spaliły, ale zobacz, to dlatego, że to jest bardzo cieniutkie w porównaniu na przykład do chociażby moje. Tego. No nie można powiedzieć, że tych wzorów nie widać. Trochę wyglądają jak w drewnie. No, trochę tak. Gdyby były jaśniejsze, to... Na same wejść może bym miał tak, jak jest czas. Znaczy, bo teraz się zagapiłyśmy, bo zaczęłyśmy robić drugim wałkiem. I trochę żeśmy zapomniały. Ale... Posmakujemy, zobacz. Test smaku. Ja biorę tego brzusza z tego. Dobra. Dobra. Dobra? Ja wezmę sobie tego mocno spalonego. Czy rzeczywiście będzie czuć spalenizną? Że jak zrobicie za cienkie? Chociaż nie za cienkie. To spróbuję. Dobra. To spalone też dobre. To smakujmy jeszcze. Jasne. Przecież na pewno do pieczy. Może tą skarpetę. A ja reniferka. Próbuj. Dobrze się zrobiły. Trzeba trzymać trochę krócej. Ile? Z 2 minuty dłużej? Te trzymałyśmy tak 9 minut. A na tej broszurce pisze 7 do 8. Dobra. Kwestia mocy piekarnika. Następna partia dajemy może na 7 albo 8 mocy. Mamy 6 i będziemy pilnować. Dzwoneczek. Ciasteczkowy ludzik. Choinka. Laska cukrowa. Tu? Mhm. Fajna. Fajna, fajnie wyszło. Ale ta śnieżka sama w sobie też ma swój urok, no. Hmm. Ale zobacz, jaka różnica. Tu śnieżka. Aha, no tu za słabo dociśnięta. Robimy test smaku i wyglądu. Jak ci się podoba? Nawet nie spojrzałeś, jaki masz rysunek. Co to będzie? Jeleń. Ciocia mówi, że jeleń. Pyszne. Wszystkie mi smakują. Wszystkie mi smakują? I podobają ci się takie wzory? Ładnie widać? To już na koniec parę słów podsumowania. Co? Jak ci się podobało? Podobało mi się bardzo i na pewno sama własnoręcznie bym nie zrobiła takich pierniczków, więc tak. Fajna zabawa była. No. Jak ktoś nie ma fajna forma spędzania czasu taki nastrój przedświąteczny, żeby się rozkręcił w domu. Jeżeli podobne są, jak ktoś zobaczy, tak. To rzeczywiście no fajne te pierniczki. I te wałki faktycznie się sprawdzają. Widać, że te żłobienia te głębokie działają, bo te wzory wyszły. No wyraźne są. Mniej lub bardziej, to te z napisami zwłaszcza trochę trudniej. Trochę trudniej. Ale efekt jest, w smaku dobre. Jeżeli chodzi o kwestię rozmiaru tego wałka, to przy takich wzorach jak robiłyśmy, czyli że jakby każdy odcisk jest osobnym ciastkiem. Duże wałki mają więcej, ale też mają więcej wzorów.
A jeżeli chodzi o takie wałki, co robią jedną teksturę na całym płacie ciasta, tak jakbyś tapetę robią jedną teksturę na całym płacie ciasta, tak jakbyś tapetę położyła, to myślę, że taki mniejszy byłby lepszy. No, bo dociska wtedy wszędzie, a nie, że jak dociska. Bo możesz rękami, dwoma rękami przyłożyć na całą szerokość wałka i dobrze docisnąć, a przy takim dużym to niekiedy nie odciskają się te zewnętrzne. Ja na przykład pracuję takich mniejszych, więc taki mały wałek byłby wystarczający do takich wzorów ciągiem. Ale jeżeli chodzi o takie, mówię, osobne, no to były fajne, bo było więcej do wyboru. Więc ogólnie podsumowując, tak. Wałki jak najbardziej polecamy rzeczywiście. Tak, fajnie. Te żłobienia są takie, że wzór jest wyraźny. No, tak więc polecamy. Wesołych Świąt. Wesołych Świąt.